krótko i na temat. W tym sezonie po raz pierwszy świętokrzyscy policjanci pełnią służbę niemal na każdym stoku w naszym regionie. Każdy z nich przeszedł specjalistyczne szkolenie i odznacza się nieprzeciętnymi umiejętnościami. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Znajdujemy się na jednym z kieleckich stoków. Zapewniamy tu bezpieczeństwo osób znajdujących się. Udzielamy wszelkiego rodzaju pomocy w sytuacjach tego wymagających. Każdy może liczyć na naszą pomoc, na reakcję z naszej strony w sytuacjach tego wymagających. Jesteśmy bardzo pozytywnie postrzegani tutaj na stokach, szczególnie przez rodziców, którzy cieszą się, że ich pociechy, które bawią się tutaj, są pod czujnym okiem, gdzie dbamy o bezpieczeństwo. Myślę, że osoby, które rozpoczynają dopiero swoją przygodę ze sportami zimowymi, też doceniają pomocną dłoń przy ich pierwszych upadkach. Mimo wszystko ludzie dalej są zdziwieni widokiem policjanta na nartach. Ale pracujemy nad tym, żeby był to widok równie powszechny, co policjant patrolujący na ulicę naszego miasta. Na stoku najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo, dlatego największą swoją uwagę skupiamy na osobach, które w sposób brawurowy poruszają się na stoku, stwarzając tym samym zagrożenie dla siebie i innych. Zwracamy uwagę na osoby, które pod wpływem alkoholu czy innych używek mogą poruszać się po stoku oraz na dzieci poniżej 16 roku życia, które nie posiadają na sobie kasków ochronnych. Wszyscy policjanci zimą pełnią służbę na ulicach i na osiedlach, ale od tego sezonu również na stokach narciarskich. Jesteśmy tu po to, żeby przede wszystkim pomagać, ale również, żeby szybciej podejmować interwencje.